Radosław Rutkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej czwartej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia. Celem dzisiejszej konferencji prasowej jest prośba do władz miasta oraz odświeżenie współpracy z Dorosłą Radą Miasta oraz stowarzyszeniami, które były zaprzyjaźnione we wcześniejszych kadencjach. Nie tak miało wyglądać. Wiem, jakie błędy popełniłem ja. Niestety więcej można mówić o nas złego niż pozytywów. Pożytecznego działania było zbyt mało. Jeden udany koncert charytatywny zorganizowany wraz z tęczowym parasolem to była drobna, pozytywna iskierka, którą w naszym mieście jednak w bardzo prosty sposób można zorganizować, angażując w nie stowarzyszenia czy wolontariat. Większość naszych decyzji i uchwał była kompletnie bez sensu. Działania w sprawie skateparku czy zespołu szkół numer 5 były nieprzemyślane i spóźnione. Konkurs na logo MRM miał się przyczynić do rozsławienia rady, a ukazał nepotyzm i kolesiostwo. Wygrana sekretarza MRM była pewna przed ogłoszeniem wyników. Głównym problemem MRM nie tylko w czwartej kadencji jest brak profesjonalizmu przewodniczącego, samowolne podejmowanie decyzji, podejmowanie uchwał bez akceptacji komisji, brak posiłkowania się u najlepszych, tworzenie sztucznego tłoku doprowadza do częstego łamania prawa, a przez to nadwyręża się wizerunek MRM. Te wszystkie działania bardzo negatywnie wpłynęły na władze naszego miasta. Radni Dorosłej Rady Miasta byli zapraszani na nasze sesje, lecz spoglądając na naszą aktywność i brak znajomości, zaczęli coraz częściej opuszczać obrady Młodzieżowej Rady Miasta, a także nie korzystali z zaproszeń. Doprowadzając do konfliktu, kompletnie brakowało przyuczenia się. Podczas czwartej kadencji MRM nie odbyły się żadne szkolenia i warsztaty prowadzone przez starszych, doświadczonych radnych. Można by było przedstawić jeszcze wiele takich przykładów, które pokazują w negatywny sposób Młodzieżową Radę Miasta. Lecz jesteśmy tutaj, aby prosić o kolejną szansę. W moim i imieniu przyszłych osób, które chcą się angażować w życie miasta i dążą dla dobra młodzieży, chciałbym prosić o pomoc. Czwartą kadencję MRM wystarczająco ukazały pozytywy i negatywy. Z roku na rok jest coraz gorzej, dlatego mamy kilka propozycji, które pozwolą na to, że będziemy kiedyś godni reprezentowania mieszkańców Wrocławka w Dorosłej Radzie. Należy zorganizować szkolenia przed kolejną kadencją dla przyszłego przewodniczącego, prezydium i całej Rady. Przez to wykrystalizuje się prawdziwy przewodniczący, który będzie odpowiedni do prowadzenia tak odpowiedzialnego stanowiska. Ścisła współpraca z radnymi miasta, przynajmniej raz w miesiącu szkolenia dla radnych lub dla poszczególnej komisji. Młody Wocek ma pytanie. O co chodzi z tym konkursem i tym nepotyzmem na te logo, co powiedziałeś? Konkurs został rozstrzygnięty przed podsumowaniem, wybraniem najlepszego loga dla Młodzieżowej Rady Miasta. Konkurs został rozstrzygnięty dużo, dużo wcześniej, podczas spokojnej, swobodnej rozmowy na Facebooku. Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta wstawił kilka propozycji loga i przewodniczący Marciniak stwierdził, że trzeba zmienić w regulaminie, że radni również mogą brać udział w tym konkursie. Został praktycznie rozstrzygnięty dużo, dużo wcześniej ten konkurs. Mam na to dowód. Mogę również pokazać screena, który pokazuje